Golf. Twój sposób na życie. Szanowny panie prezesie, w imieniu zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i własnym pragnę na pańskie ręce przekazać serdeczne gratulacje z okazji 20-lecia Polskiego Związku Golfa. Taki jubileusz to doskonała okazja do prześledzenia i podsumowania drogi, jaką przebyła wasza dyscyplina i ludzie z nią związani. Od tworzenia zalążków i ram organizacyjnych po dzisiejsze stabilne stowarzyszenie. To okazja do pochwalenia się sukcesami, a takimi są przecież stały wzrost liczby klubów, trenujących i grających w nich zawodników i zawodniczek oraz systematyczne otwieranie nowych pól golfowych, bardzo często spełniających już wymagania stawiane arenom poważnych imprez międzynarodowych. Szczególnie cieszy fakt, że do golfa wciąż napływają nowe zastępy zawodników młodych, już osiągających obiecujące wyniki, także na arenie międzynarodowej. Szanse na dalszy rozwój dyscypliny stwarza przywrócenie jej statusu sportu olimpijskiego i związanie z tym wysoko przez nas oceniana przynależność od 22 marca 2011 roku do polskiej rodziny olimpijskiej. Z okazji jubileuszu 20-lecia związku serdecznie pozdrawiam wszystkich ludzi golfa oddanych tej dyscyplinie i nieustannie dbających o jej stałe przybliżenie polskiemu społeczeństwu. Podpisał prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki. Dziękuję. Dziękujemy bardzo pięknie. Panu prezesowi wręczyć, jak najbardziej. Bardzo proszę to uczynić. Pan prezes zresztą wywołany do odpowiedzi podchodzi. Dziękujemy bardzo pięknie. Szanowni Państwo, 20-lecie to taka okazja, by przyznać odznaczenia, nagrody, a także uhonorować wszystkich tych, którzy przez te 20 lat zasłużyli na to, rzeczywiście zostać uhonorowanymi. Jak będziemy przyznawać te nagrody? Dlaczego zostają przyznane i komu? O tym opowie Państwu przewodniczący kapituły nagród 20-lecia Polskiego Związku Golfa, pan Bogusław Bila. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Mam trochę tremę tutaj występując, ponieważ zostałem tak obarczony, może powierzono mi taką rolę dosyć trudną, ale zanim przejdziemy do najważniejszego punktu dzisiejszej gali, chciałbym zapoznać Państwa z kulisami, jakimi kierowała się kapituła i również zasadami, które spowodowały, że podjęliśmy takie, a nie inne decyzje. Już na początku jest kiepsko, miało być dobrze. Ale pójdzie lepiej. Chciałbym na wstępie przede wszystkim podziękować panu prezesowi Polskiego Związku Golfa, panu Markowi Michałowskiemu i zarządowi za powierzenie tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji i praktycznie danie pełnej swobody w podejmowaniu decyzji. Serdeczne podziękowania w imieniu kapituły i swoim własnym chciałbym skierować do Bartka Chełmeckiego i jego współpracowników za bardzo dobrą współpracę i wszechstronną pomoc. Szanowni Państwo, pierwsze zadanie, które miałem do wykonania, było właśnie skompletowanie kapituły. Sprawa oczywista, kryteria proste, musiały to być osoby, które dostatecznie długo funkcjonują w środowisku golfowym, znają to środowisko, pochodzą z różnych środowisk, z różnych regionów Polski, a przede wszystkim chcą działać w kapitule i wyraziły zgodę na właśnie pomoc mi w zadaniu zleconym przez Polski Zarząd Polskiego Związku Golfa. Skład kapituły był ogłoszony na stronach związku, natomiast chciałbym w tej chwili oficjalnie przedstawić te osoby, dziękując im jednocześnie za bardzo poważne, profesjonalne, a przede wszystkim konstruktywne i obiektywne podejście do zadania zleconego nam przez związek. Marzena Gradecka, południowy zachód Polski. Elżbieta Górska, północny zachód Polski. Ja nic nie widzę, to Zbigniew Lepka, południowy wschód. Wacław Laszkiewicz, północ oraz Wiesław Kapral, południe. Udało tak się właśnie
nawet chyba i parytet jakiś zachować, ale starałem się, żeby wszystkie środowiska były reprezentowane i wszystkie regiony...